Donald Trump podczas swojego niedawnego wystąpienia u podcastera Joe Rogana podzielił się intrygującymi informacjami na temat niezidentyfikowanych obiektów latających. Trump przyznał, że rozmawiał z pilotami, którzy doświadczyli takich zdarzeń na własnej skórze, a nawet, że zgodnie z ich relacjami, takie obiekty były w stanie poruszać się czterokrotnie szybciej niż myśliwiec F-22. Dla kontekstu warto chyba przypomnieć, że F-22 Raptor jest jednym z najnowocześniejszych myśliwców na świecie, zdolnym do osiągania prędkości dwukrotnie większej od prędkości dźwięku. Oznacza to, że zaobserwowane obiekty musiałyby poruszać się z prędkością daleko wykraczającą poza możliwości obecnie znanych technologii lotniczych. Jego wypowiedź jest dość niezwykła, mając na względzie jego kategoryczny sceptyzm wobec doniesień o UFO jeszcze za czasów jego prezydentury. Czy jest to jedynie zagrywka PR-owa, mająca zaskarbić mu jakieś dodatkowe głosy? Na pewno nie powinniśmy tego wykluczać. Sam Donald Trump w późniejszym etapie rozmowy zaznaczył, że temat UFO nie znajduje się w centrum jego zainteresowań. Niezależnie od tego, jak interpretujemy słowa byłego prezydenta, jedno jest pewne. O temacie UFO zaczyna mówić coraz więcej ludzi i przestaje on być domeną teorii spiskowych. Powolutku wkraczamy do głównego nurtu poważnej debaty publicznej, angażując coraz więcej wiarygodnych źródeł i autorytetów, które dywagują nad tym, co takiego dzieje się nad naszymi głowami. Co takiego widzieli piloci, o których mówił Donald Trump? I chyba co ważniejsze, jakie jeszcze tajemnice skrywają się w ukrytych aktach Stanów Zjednoczonych? Zapraszam do wyrażenia opinii na ten temat poniżej w sekcji komentarzy.